tajemnego przejścia nikt jak dotąd nie odkrył. Od dawna natomiast wiadomo, że w Mogilnie znajduje się najstarsza w Polsce sklepiona krypta, która wraz z kościołem powstała w drugiej połowie XI stulecia. Łączy się ona z drugą, przebudowaną w późniejszym czasie. Już dla dawnych Polaków te dwa podziemne pomieszczenia stanowiły jakąś wielką osobliwość, skoro ich istnienie odnotował skrupulatnie zafascynowany nimi kronikarz Jan Długosz. Spacer po kryptach. No tak, bo zdaje się, że to najstarsze krypty w Polsce, przez które można sobie od tak przespacerować. Kazimierz Odnowiciel sprowadził mnichów. To jego matka, nasza królowa Rycheza, powiedziała: synu, ty do Polski wracaj. Ty zabierz mnichów ze sobą, aby w Mogilnie klasztor wybudowali. Syn Kazimierza Bolesław Śmiały, trzeci król Polski, dokończył budowę klasztoru w Mogilnie. Od XI wieku już tutaj, oprócz tego, że ojcowie benedyktyni mieszkali, pracowali, to tutaj także umierali i tutaj złożyli swoje kości. Pod nami benedyktyni, ale nad nami coś innego już zupełnie. A nad nami toczy się życie, nad nami dom, w którym mieszkają ludzie, w którym ludzie się modlą. Zapraszam pana do domu. Źródła zdroje wszystko, co żyje w wodzie. Od czasu zaborów nie ma w Mogilnie benedyktynów. Obecnie znajduje się tu Europejskie Centrum Spotkań Wojciech Adalbert. Odbywają się rekolekcje, sympozja i wystawy obsługiwane m.in. przez młodzież z miejscowego duszpasterstwa, która regularnie zgłębia tajniki benedyktyńskiej duchowości. Pana wszelkie wody podniebne. Błogosławcie Pana wszystkie potęgi. Błogosławcie Pana słońce i księżycu. Panie Jacku, nasz spacer po średniowieczu trwa. Wyszliśmy z krypt. Jesteśmy w tej chwili w kościele górnym. I znowu spotykamy to, co było na dole. Spotykamy średniowieczne filary. Ale już wyżej, też średniowiecze, tylko troszeczkę inne. Gotyckie sklepienia gwiaździste w nawie głównej i bardzo rzadko spotykane w naszym kraju, w nawie północnej i południowej, sklepienia kryształowe. Benedyktyni dbali o powierzone mienie, o kościół i pamiętali o swoich dobrodziejach, o Bolesławie Śmiałym. Królu zbrodniarzu. No tak, w słabości swojej popełnił zabójstwo. Tutaj za nami, w obrazie pod chórem, widać sylwetkę króla Bolesława Śmiałego i po bokach takie małe obrazki sceny z męczeńskiej śmierci biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa, który niestety zginął z ręki Bolesława Śmiałego. Bolesław Śmiały jednak odpokutował ten czyn. Pracował przecież jako posługacz w kuchni, jako sługa klasztoru. Te winy zapewne odpuszczone mu zostały. No ale panie Jacku, mówiliśmy o kuchni. No właśnie, tutaj też macie kuchnię. A w kuchni rządzi pani Zosia. A zatem zapraszamy do kuchni. No dziewczyny, wywar już jest gotowy. Jak to krojenie, tak? No już krojimy, tylko jeszcze szybciutko, tak? A co na ten wywar? Słuchajcie, na wywar to... Wywar musi być przygotowany z białej kiełbaski, z szyneczki i z kiełbaski śląskiej. A ta zupa nosi jakąś nazwę? Oczywiście. Zupa nazywa się kwasek mogileński. A dlaczego kwasek? No kwasek dlatego, że tą zupę zakwaszamy jakby kwaskiem i kwaśną śmietanką. Gospodarz Centrum Spotkań, ksiądz proboszcz Andrzej Panasiuk, dopiero co ukończył kapitalny remont całego klasztoru. Cała tajemnica tego miejsca kryje się tam, w tej bani pod krzyżem. Tam do tej bani sięgaliśmy, odkrywaliśmy listy do potomnych, które pisał ostatni opat, ojciec Leon Emilian Kosiński. Kiedy?
2-3 listopad 1797 roku. Po 202 latach czytałem jakby list do siebie. I kiedy on to pisał wtedy, niech pamięta ten, kto po nas te miejsca remontował lub inaczej urządzał będzie, aby miał ufność w Bogu, a mu dopomoże, to był przełom. Bez tego bym się nie odważył. Tu naprawdę to były ruiny, zagrzybione, spleśniałe, puste mury. Myślenie trzeba zacząć od centrum, którym jest studnia, bo to jest jak źródło. To jest najstarsza studnia w Polsce. I właściwie oni, mnisi, wokół tej studni wszystko budowali. Wokół tej studni powstawał kiedyś dom i dzisiaj jest dom. I tutaj na szczycie, dobrze? Po kolei. Próbujemy budować taką wyobraźnię, jak kiedyś tu wyglądało życie. I właśnie temu służy ta grupa teatralna, nazywa się Przy studni. I kto reżyseruje w takim razie? I pani Maria Bleja, zresztą Marysia, moja koleżanka z przedszkola jeszcze. Odsunięty i idziemy. Idziemy ty na tą, ty na tę stronę. Tak. Na szczęście trochę, nie? Trzeba jakiejś dobrej, gorącej zupy się najeść. Żureczko. My zawsze Żureczko. Doprawiamy ziołami. To jest taki nasz smaczek, którego gdzie indziej nie ma. Agatka, mogłabyś trochę tych ziół wziąć i pani Zosi zanieść do kuchni. O, masz, weź melisę. Podobieraj gałązkę z każdego. Ksiądz proboszcz przysyła zioła z Wirydarza. O, dziękuję ci bardzo. Ja to zaraz nawrzucam do zupy. Przyprawiamy tak meliską. Oregano dajemy. I wiesz, bardziej pachnie, jak to jest właśnie świeże. Takie, jak przyniosłaś właśnie. I tymianku troszeczkę. I widzisz, w ten sposób to jest właśnie... Wydobywa się ten cały zapach i jednocześnie nasza tajemnica klasztorna. Przyjść może każdy, ale trzeba iść w drogę, która ma 4 etapy. Pierwszy to porządek, a szczytem porządku jest harmonia. A szczytem harmonii jest miłość. A szczytem miłości jest świętość. I tak ukazujemy tutaj drogę życia, zaczynając, zwłaszcza młodych, wychowywać do porządku, do pracy, do obowiązkowości, do słowności. To nie jest łatwe. Niektórzy drugi raz tutaj wrócić nie chcą, ale jest wielu takich, którzy sami mówią, że wracają tutaj do domu. Benedyktyni tak też rozumieli klasztor, że to był dom, ojciec, bracia, stół, codzienne życie, praca, modlitwa. Ale rozumiem, że to już nie tylko tradycje benedyktyńskie, ale po prostu tradycje księdza domu rodzinnego tu są przekładane. Mój rodzinny dom jest dla mnie bardzo ważnym odniesieniem. Miejsce ojca przy stole, które ja tutaj w klasztorze zająłem jako ojciec. Ono jest jakoś święte. Zasiadanie do stołu jako spożywanie czegoś paschalnego. To było może takie wspomnienie dzieciństwa, gdzie raz do roku można było się najeść kiełbasy, nie patrząc na ograniczenia. Ale to był taki smak świąt, smak radości, smak rodziny, który się ukrył właśnie w tym kwasku, który tutaj z recepty w gruncie rzeczy mojej mamy pielęgnujemy właśnie w mogilnie. Zdawało się prawdą za rakami, że Chrystus co razu na niego spojrzał, że upomniał go tym spojrzeniem. Idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej. Spotkam